Na dobre rozpoczął się remont ulicy Nowowiejskiej. W ramach inwestycji trasa zostanie całkowicie przebudowana. Prace toczą się pełną parą przy przebudowie ulicy Nowowiejskiej. W tej chwili przebudowywane są instalacje podziemne, budowana kanalizacja deszczowa. Ulica będzie zupełnie nowa praktycznie, powstaną nowe chodniki, nowa nawierzchnia, będzie też wzdłuż całej ulicy ścieżka rowerowa. Jak popatrzymy w stronę Wisły, to po lewej stronie, a po przeciwnej stronie będzie kilkanaście miejsc parkingowych. Na czas prowadzonych robót objazd został wyznaczony ulicą Starowiejską, na której pojawił się znak zakazu zatrzymywania. Urzędnicy apelują, aby stosować się do znaku. W tej chwili ze względu na właśnie tą inwestycję przy ulicy Nowowiejskiej, na Starowiejskiej obowiązuje zakaz postoju. Są tam obok na sąsiednich uliczkach parkingi, więc no jest miejsce do zaparkowania. Na Starowiejską też zostały przeniesione przystanki komunikacji miejskiej. Koszt inwestycji to około 2 miliony złotych. Wykonawcą jest firma Strabag. Drogowcy z tej firmy prowadzą również zadania przy ulicy Czyżykowskiej. Wymieniane są tam m.in. chodniki. Oprócz robót zleconych przez miasto, jednocześnie prowadzone są prace wykonywane przez gazowników i ZWIK.